Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, a także kandydat tejże partii w wyborach do Sejmu w Okręgu Radomskim. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy do czynienia z wielką aferą korupcyjną w Radomiu, która pokazuje układ radomski. Zaangażowani w ten układ są politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy ustawiają przetargi. Targi biorą łapówki. Bezpośrednio zamieszany jest w to poseł Konrad Frysztak. To jest Radom Gate. Słowa Roberta Bąkiewicza z suwerennej Polski podczas poniedziałkowej porannej konferencji prasowej. No, te słowa dotyczyły opublikowanych przez portal niezależne.pl nagrań, z których wynika, że między innymi poseł Frysztak miał brać udział w korupcyjnym procederze. Chodzi o łapówki przy rozstrzyganiu przetargów radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Poseł Frysztak zaprzecza tym doniesieniom i twierdzi, że wylano na niego wiadro pomówień i kłamstw. Zapowiada prywatny akt oskarżenia wobec osób, które go pomawiały. Panie pośle, mamy do czynienia z wielką aferą korupcyjną w Radomiu, czy też wielkimi pomówieniami? No na tych nagraniach słychać wyraźnie rozmowę. To radna Platformy rozmawia z byłym prezesem spółdzielni i opowiadają o tym, jak w zasadzie jej firma nie wykonywała zlecenia, które otrzymała od spółdzielni, jak została rozwiązana czy zerwana ta umowa przez spółdzielnię. Z powodu licznych skarg mieszkańców, którzy uznali, że nie jest praca wykonywana. No i taka wielka pretensja, gdzie się dowiadujemy, że przecież ona dała 100 tysięcy, no to się spodziewa, że nie będzie się od niej wymagać, tylko że będzie brała pieniądze, no bo zainwestowała. Mówi o tym, że sprzedała mieszkanie, no i później tutaj pan prezes opowiada o szczegółach z kolei tej transakcji, że jakiś kurator sądowy, który był pośrednikiem, no, zażądał tych 100 tysięcy i że rzekomo te 50 miało być dla posła Frysztaka, no ale to jest opowieść o historii, że ktoś komuś dał pieniądze, miał coś za to otrzymać, nie otrzymał, nie wykonał pracy. No i ta historia kończy się po dosyć niewybrednych słowach, wyzwiskach, które są w tym nagraniu tak trochę wypikane. No nagle pan prezes mówi, no tak, ten pan Konrad to jest no taki nieelegancki, gdybym użył słowa eleganckiego, tam padły inne określenia, dość wulgarne, no bo nie umie grać drużynowo, no a ty nie pal za sobą mostów, słuchaj, jak ja gdzieś osiądę, a mam już jakieś propozycje, albo w mieście, albo w terenie, no to podpiszemy jakąś umowę, a zrobisz tam jakieś drzwi, jakieś rynny, coś tam wymyślimy, 60 tysięcy napiszesz tu jeszcze za odsetki, drugi rachunek, doradzę jej, jak to ma zrobić, co do kwestii komorniczych, mówi też o tym, że no sędzia już wie, no, to jest rzeczywiście rzecz rozwojowa. No tak, ja będę składał doniesienie do prokuratury w sprawie, oczywiście nie przeciwko jakimś osobom, no ale ta sprawa rzeczywiście jest bulwersująca, bo mieszkańcy radomskiej spółdzielni się bardzo skarżyli, można powiedzieć, no te czynsze są tak wysokie, no bo jeżeli się w ten sposób jakoś pierze pieniądze,
no to ludzie na to się składają, a ktoś żyje w luksusie, jak oni zresztą tam mówią, że ktoś żyje w luksusie, a ja tu mam kłopoty, bo jeszcze kary na mnie nałożono i firmę musiałam zamknąć. Czyli pokrzywdzona przez kolegów, których uważała za przyjaciół, okazali się no, niezbyt przyjaźni, tam też padają różne słowa. Ta afera to jest rzeczywiście wielka afera, nie w sensie jakiejś kwoty, no bo 100 tysięcy to można powiedzieć dużo dla pojedynczej osoby, no, ale przy jakichś aferach miliardowych to może nie jest tak jak Amber Gold, gdzie tam 900 milionów ludzi ukradziono. Co prawda tam z kolei też to było powiązanie, bo syn premiera pracował dla oszusta i w tej Amber Gold brał udział. Mówili, że wiedzieli z ojcem, że to lipa i tak dalej, czyli to też kolejna jakby afera Platformy. No to będzie bardzo ciekawe, bo w tych 100 aferach Platformy oni podali, że Amber Gold to jest afera PiSu. No ale to takie odwrócenie uwagi. Być może właśnie ta konferencja prasowa posła Frysztaka, który tutaj atakował media, które ujawniły to nagranie, nawet sugerował, że to być może nie jest prawdziwe nagranie. Ale panie pośle, i wszystkich na tą kwotę, straszył i tak dalej. Pan bardziej tą aferę, o której mówi Robert Bąkiewicz, aferką? To jest, można powiedzieć, afera pod tym względem, że tam się słyszy kurator sądowy, sędzia, politycy, prawnicy, punkt, prezesi słyszy, i tak dalej. Tam słowa. Więc to wygląda no, tak, jest taka klasyczna definicja mafii, w której właśnie przenika się świat biznesu, polityki, sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. No to tu można powiedzieć, taka mafijka jakby z tego się rysuje. I no, ta afera troszkę taka afera kieszonkowa, no bo do kieszonki by się te 100 tysięcy prawie zmieściło, ale ona jest pod pewnym względem rzeczywiście wielka, bo ona pokazuje małość ludzi, którzy biorą udział w życiu publicznym, którzy decydują o dużych pieniądzach w mieście, w spółdzielniach, bo przecież te spółdzielnie operują wielkimi pieniędzmi. My się tu dowiadujemy o jakiejś jednej operacji, która nie wyszła i która została nagrana, o wielkim konflikcie w Platformie, która między sobą się no, zagryza, oskarża. Między sobą się dowiadujemy, że to pani jest rozczarowana, bo koledzy z partii ją po prostu wykorzystali. To w tym ujęciu jest to afera wielka, bo ona pokazuje wielką, wielką degrengoladę tego środowiska. I w tym znaczeniu ona jest wielka. Nie w kwocie tutaj jest największy problem, tylko no, w całkowitym upadku moralności. Ludzie, którzy powinni służyć innym, no, wykorzystują te funkcje do tego, żeby zarabiać pieniądze, żeby jakoś opłacać się wzajemnie za załatwianie różnych spraw. I w tych rozmowach tam nie ma ani słowa o jakimś dobru spółdzielców, mieszkańców, zainteresowanie sprawami publicznymi. Nie, tam jest po prostu awantura o kasę. No tak. I w jaki sposób orżnąć tych ludzi, którymi się zarządza. No tak, ale panie pośle, czy tutaj też takim słabym punktem tej całej sprawy nie jest to, że mamy tam do czynienia tylko ze słowami? Na to, że poseł Frysztak wziął łapówkę, no, dowodów nie ma poza słowami. Tam są oczywiście słowa, jeżeli chodzi o wzięcie łapówki i no ja rozumiem, że pan poseł Frysztak mówi, że będzie pozywał te osoby, które go pomawiają. No, chyba będzie swoją koleżankę i tego kolegę byłego prezesa oskarżył o to, no bo oni tam wskazują, że on jest tym, który miał wziąć, no i w jakim sensie się nie podzielić chyba, no bo to, tam jest pretensja, że kolega, no spodziewałem się, że to przyjaciel, że mi pomaga, że to robi bezinteresownie, a tu takie coś. Więc tu nie ma bezpośredniego dowodu, no ale jest przesłanka i stąd też ja będę w sprawie zgłaszał, nie przeciwko osobie, tylko w sprawie do prokuratury, żeby prokuratura zbadała te wątki, no bo rzeczywiście tam te elementy opisane
wystąpiły w rzeczywistości. Było rozwiązanie umowy, rozstrzygniętego przetargu, były skargi ludzi, są dokumenty, bo ten pan były prezes mówi o uchwałach Rady Nadzorczej, czyli to w jakimś sensie jest udokumentowane, że takie rzeczy się działy, natomiast ta rozmowa pokazuje jakby od kulis, dlaczego to się działo, czego no, normalny obywatel mógłby nie rozumieć. No coś się dzieje, komuś się wypowiada, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, a nie wiadomo dlaczego, co jest pod tym dywanem, gdzie te buldogi się zagryzają. A tutaj mamy namacalny dowód, o co chodziło, że to chodziło po prostu o pieniądze. I to jest stara zasada. Jak nie wiesz, o co chodzi, to znaczy, że chodzi o pieniądze i tu z tego to wynika. Robert Bąkiewicz zapowiada odsłonięcie kolejnych kulis Radom Gate. Jestem w posiadaniu kolejnych materiałów dowodowych. Panie pośle, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach? Myślę, że tak jak zapowiedział to portal Niezależna, który mówił, że jest w posiadaniu taśm, platformy kompromitujących, no pewnie będzie dalszy festiwal tych rozmów różnych. Można się spodziewać, że będzie więcej przesłanek do sprawdzenia, więcej opowieści. Dowiemy się jeszcze więcej, jak funkcjonuje radomska platforma, jak można powiedzieć taki układ radomski, no bo tam nie wszyscy są członkami platformy, ale są w układzie, który jak tam też padają takie słowa, że w Radomiu to w zasadzie nie liczy się to, gdzie, kto, w jakiej partii, tylko liczą się znajomości, czyli a znajomości, no to jest układ. Że się jacyś ludzie, którzy znają między sobą, załatwiają różne interesy i z tego, co tam jest opowiedziane, nie są to interesy uczciwe, tylko interesy szalbiercze. No i to jest właśnie w tym znaczeniu wielka afera, bo z tego też tam można wysnuć wnioski, że nie tylko osoby zaangażowane w tą aferę wiedziały o tym, że ona jest, bo taka plotka krążąca od jakiegoś czasu już po Radomiu, że są jakieś taśmy, że były jakieś łapówki, że jakieś są rozgrywki w platformie, że chciano wyciąć kogoś z listy, ktoś zrezygnował, bo tam były rezygnacje liczne w proteście. To wszystko było owiane taką mgiełką tajemnicy. No, a te taśmy tą mgiełkę rozwiewają i zaczynamy widzieć, no, że no już nawet nie król jest nagi, bo daleko im do króla, tylko po prostu no, jakiś szukam określenia, jakiś pajac chyba jest nagi. No. A panie pośle, czas, w jakim dowiadujemy się o tych materiałach? No, można powiedzieć, i takie argumenty też w przestrzeni publicznej padają, nie jest przypadkowy. Ostatnie dni kampanii wyborczej, czy to też ma wpłynąć na decyzje potencjalnych wyborców? Jest to możliwe oczywiście, no ja nie wiem, bo przypuszczam, że to jest jakaś wewnętrzna rozgrywka platformy i ktoś w zemście, no bo tutaj widać wyraźnie, że są pretensje i to bardzo sformułowane w sposób zasadniczy. No tam jest, no, że ja nie mam z czego żyć, że ja tutaj zapłaciłam, płacę teraz kary, musiałem firmę zrezygnować. Jest tam potencjał złości taki, który no, mógł kogoś wyzwolić chęć zemsty, podesłania tych materiałów, żeby sprawa nabrała rozpędu. I czy to jest akurat związane z tym, że jest kampania wyborcza? To zdaje się, te wydarzenia chyba nie były bardzo odległe w czasie, no, a przy tego rodzaju przeciekach, to trochę zawsze trwa, no tak jak ta tama, 2020. Tak jak ta tama, no ale to się ciągnęło ileś tam czasu, bo to jest przecież opowieść nie tylko o jednym zdarzeniu, które było w jeden dzień, tylko ileś miesięcy były wykonywane te zadania, później wypowiedziane i tak dalej, czyli to jest dość długie działanie na długą historię, można powiedzieć wręcz taki serial. No tak, ale panie pośle, o tych interesach. O rozgrywce wewnątrz Platformy Obywatelskiej, brutalnej grze,
a poseł Konrad Frysztak jednak mówi to o ataku Prawa i Sprawiedliwości na jego osobie. Nie sądzę, robili że... podobne rzeczy z Donaldem Tuskiem, Krzysztofem Brejzą, Stanisławem Gawłowskim, teraz robią to jeszcze, ze mną, ale jeszcze, nie złamiecie mnie, nie zastraszycie, wymienił, nie zamkniecie mi ust. Wymienił pana marszałka Grodzkiego jeszcze również. No to rzeczywiście on wymienił osoby, które zasłoniły się immunitetem w sprawach dotyczących właśnie różnego rodzaju afer. Być może właśnie będzie bardzo się starał o to, żeby ten immunitet mieć, bo zresztą tutaj pan poseł mówił o tym, że wygrał proces. No, o ile ja sobie przypominam, to media opisywały, że nie tyle, że wygrał proces, tylko sąd nie rozpatrzył sprawy ze względu na to, że pan poseł zasłonił się immunitetem. No to jednak jest drobna różnica. Wygrać proces, mieć orzeczenie, że jest się pomówionym, albo że pomówienie było prawdą, no bo tu była sprawa o pomówienie, wystąpiła do sądu właśnie z żądaniem przeprosin przez pana posła. Pan poseł nie przeprosił i nie wygrał procesu, tylko zasłaniając się immunitetem, sąd po prostu powiedział, no nie będę rozpatrywać, bo pan poseł ma immunitet. Co jest dosyć dziwne, dlatego że no ja sam brałem udział po różnych stronach w procesach i w procesach cywilnych o takie zniesławienia, immunitet nas nie chroni. Więc bardzo ciekawe rozstrzygnięcie sądu. Jak pamiętam, jeden z naszych liderów coś powiedział o kimś z Platformy, to dostał bardzo srogą karę i nie było tutaj obrony immunitetowej, a w przypadku tego pana była. No więc można przypuszczać, że może to jest związane z tym układem znajomości w Radomiu, no bo jak w tych rozmowach słyszymy, że no tutaj jest to no, do załatwienia, sędzia już wie, kurator sądowy występuje jako jeden z bohaterów tego procederu, więc to może budzić takie wątpliwości, a ja pamiętam, jak żeśmy składali na przykład doniesienie do prokuratury na temat budowy hali sportowej i stadionu, no to prokuratura jakoś nie widziała znamion przestępstwa, mimo że tutaj no, co najmniej dwukrotnie więcej to kosztuje niż miało kosztować, a może nawet i trzykrotnie więcej. I te trybuny, które się pochylały, no, pan poseł Frysztak mnie straszył sądem, że ja opowiadam o tym, no ale tak było, no nawet sam prezydent Witkowski gdzieś tam mówi, że musimy rozebrać, bo coś się tam złego dzieje, więc no, mamy do czynienia z nieudolnością, którą ja mogłem do tej pory tłumaczyć, że no, niekompetentni ludzie się do władzy dorwali w Radomiu, no, ale z tych nagrań wynika, że ta niekompetencja to wynika też z, no, delikatnie mówiąc, prób zarobienia przy okazji sprawowania funkcji. Panie pośle, z trybun stadionu Radomiaka przeniesiemy się na chwilę do Przysuchy. Nie ma Polski bez wsi, nie ma Polski bez rolnictwa. Wieś i rolnictwo są niezbywalną częścią naszej rzeczywistości. Tak było, jest i będzie, powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Przysuchy. Panie pośle, mówiło się, że wybory wygrywa się w Końskich. Teraz w tych wyborach państwo mówicie, że wybory wygrywa się na wsi. Ale oczywiście, że tak. I to nie jest żadna sprzeczność, ponieważ mówimy tutaj o zmianie podejścia do polityki państwa z tego dyfuzyjno-polaryzacyjnego modelu, cokolwiek to oznacza, to miało to polegać na tym, że inwestujemy w kilka największych aglomeracji w Polsce, one się rozwijają, no i z tego dobrobytu później spływa taka łaska na te biedne tereny, które muszą poczekać te 30, może 40 lat, zanim coś z pańskiego stołu spadnie. No myśmy to zmienili. My uznaliśmy, że wszyscy Polacy mają prawo do równomiernego rozwoju. Oczywiście no, nie będzie pewnie stadionu narodowego w każdej gminie, no bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby mogli korzystać z dobrobytu. To są to właśnie drogi, kanalizacje,
oczyszczalnie ścieków, wodociągi, stacje uzdatniania wody, te wszystkie inwestycje w infrastrukturę w mniejszych miejscowościach, które miały czekać na to jeszcze Bóg wie ile. Myśmy to bardzo przyspieszyli i w wielu miejscach to jest tak, że jak rozmawiamy z wójtem czy z burmistrzem, to on mówi, no w jednej gminie tutaj naszej, burmistrz mówi, jak objąłem władzę, miałem 18 tysięcy na inwestycje w ciągu roku w budżecie, teraz mam 18 milionów dzięki dotacjom państwowym. I to jest to docenienie polskiej wsi, bo wiele gmin nie jest gminami wiejsko-miejskimi, tylko wiejskimi, gdzie stolicą gminy jest jakaś duża wieś, no a są też małe miasteczka. Tutaj nawet w naszym terenie kilka ostatnio odzyskało prawa miejskie po czasach zaborów, kiedy car odbierał te prawa miejskie za udział w powstaniu. I te małe miejscowości właściwie nie miały szans rozwoju, no bo jak się ma w takie grosze na inwestycje, to niektórzy mówią, że nigdy byśmy nie wybudowali oczyszczalni ścieków. Nigdy byśmy nie wybudowali kanalizacji, bo to są wydatki rzędu, no powiedzmy, 14 milionów w ciągu roku, a ta gmina ma budżet 20, z czego 19 to są wydatki sztywne, czyli no, nigdy w życiu tego by nie zrobili. I to jest to, o czym mówił prezes, że polska wieś to nie tylko małe wioski, ale też takie końskie. Można powiedzieć też, że te wszystkie miasta, które były pokrzywdzone, takie jak na przykład Radom, no, nie można powiedzieć, że Radom jest wsią, ale jest miastem, które nie załapało się w tej koncepcji platformy aglomeracji na aglomerację, czyli było skazane na miasto powiatowe, no, miasto powiatowe Lipsko, z całym szacunkiem dla Lipska, i Radom. Tak. Dwa miasta powiatowe, prawda? Tutaj ponad 1,5 miliarda budżetu. O podobnym tam, statusie, prawda? Tam 30, tam parę milionów, jak mówił starosta, no teraz ma około 100 chyba budżet, to nieporównywalne. I dla takich miast jak Radom też jest program rozwoju i tutaj jak mówimy chociażby o tej inwestycji, która moim zdaniem powoli staje się motorem napędowym gospodarki, powoli, no bo to trochę musi trwać, tu mówię o lotnisku, to tego rodzaju inwestycje, jak chociażby ten obiekt Polskiej Sieci Elektroenergetycznych, w których też będzie dystrybucja gazowa, czy też rozśrodkowanie urzędów państwowych, jak serwerownia Ministerstwa Finansów, która będzie rozbudowywana. To są te inwestycje, które mają wesprzeć, no tak jak mówiliśmy o tych małych gminach, drogach, salach sportowych, przedszkolach, boiskach. Ostatnio właśnie no, na przykład w Zwoleniu otwieraliśmy taki piękny obiekt. Boisko, za ścieżkę edukacyjną, no rewelacja. Polecam państwu, sam tam oglądałem to z zachwytem. To pokazuje, że tutaj nawiązując do wypowiedzi prezesa, polska wieś nie jest Polską B, tylko tak jak cała Polska jest Polską A i wszyscy obywatele mają być równi. No być może niektórym się to nie podoba w Warszawie, no bo status miasta, stolicy, prawda, ale tam są przecież ogromne środki. Mhm. Warszawy nie trzeba tak wspierać tak bardzo jak taką małą gminę, która, czy nawet dużą gminę jak Radom, która nie generuje takich środków własnych, żeby mogła wybudować chociażby ten wiadukt, nad którym pochylamy się już od paru lat. I wreszcie prezydent zaczął pracować, jak dostał 95 milionów od rządu. Mhm. Ale też podchylamy się nad innym tematem, choćby statusu miasta wojewódzkiego. Wiemy, że to jest jakby najtrudniejsza sprawa, którą no, nie udało się jakby zrealizować. Znaczy jest to w pół kroku. No, można powiedzieć, podzielone zostało Mazowsze na te nucy, gdzie kieruje się większe środki do biedniejszych miejsc. Natomiast no niestety był COVID, on jeszcze trochę tam gdzieś się
po kątach ukrywa i jeszcze jakieś osoby chorują. Później wojna, no w takich sytuacjach zupełnej niepewności, kiedy trzeba się zająć bezpieczeństwem państwa, ratowania życia obywateli, pilnowaniem granic przed napadem, bo przecież ta wojna hybrydowa rozpoczęła się. Niektórzy tego nie dostrzegali. Myśmy dostrzegali, że to jest preludium do już zupełnie otwartego konfliktu. No to na zmiany struktury administracyjnej w takich momentach jednak nie ma czasu. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, także jedynka tejże partii w wyborach do Sejmu w Okręgu Radomskim. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Myślę, że przyszłość może przynieść pójście w dwóch kierunkach, albo w kierunku kontynuacji takiego równomiernego rozwoju i wspierania chociażby takich miejsc jak Radom, czy Iłża, czy Zwoleń, Pionki, albo iść w tym kierunku z powrotem, w którym Warszawa będzie rozwijana, Gdańsk, Kraków, może jeszcze 3-4 miasta w Polsce, a tu znowu nic nie będzie, bo przypominam, rządzi w Radomiu Platforma, są setki milionów inwestycji dla miasta, dystrybuowane przez miasto. No jak rządziła Platforma, obietnice, że będzie też pieniędzy dla Radomia, no deszcz może padał, ale poza kałużami nic z tego nie wynikało. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.